Czat w trakcie rozgrywki jest nieodłącznym elementem każdego meczu. Często używamy go, aby zadać pytanie, dać wskazówkę, tak? No lub ewentualnie kogoś zwyzywać. Dzisiaj chciałbym skupić się na tym ostatnim punkcie, dlatego przygotowałem dla was materiał, czego w szczególności nie należy pisać, aby zbyt szybko nie dostać bana. Ja jestem Infomot, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jestem na wielu facebookowych grupach, które są poświęcone Lidze Legend i często trafiam na posty zdziwionych graczy. Ich zdziwienie wynika z tego, że dostali bana za to, co wypisywali w trakcie rozgrywki. I z reguły 90% z nich uważa, że zostali źle potraktowani, że nie zasłużyli na bana i generalnie rzecz biorąc Riot Games to głupie fiutki. Nie zamierzam teraz rozstrzygać tych sporów, dyskutować a propos tego, kto ma rację, a kto jej nie ma, a po prostu od razu przejdę do samych konkretów. Zadajmy więc pytanie, za co dostanę bana? Na dobrą sprawę odpowiedzi jest kilka. Jest wiele możliwości i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy kreatywni, a raczej od tego, jak bardzo kreatywne będzie nasze wyzwisko. Zacznijmy od tego najbardziej hardkorowego tekstu, który niestety dość często można spotkać w trakcie rozgrywki. Co to jest? To grożenie śmiercią. Wiele osób uważa, że skoro znajdują się w internecie, to żadna kara ich nie spotka, bo wychodzą z założenia, że są w 100% anonimowi. Na szczęście Riot Games przewidział podobne sytuacje i na swojej stronie w regulaminie mają a propos tego odpowiedni zapis. Natychmiastowe zawieszenie konta może m.in. nastąpić, jeśli użytkownik dręczy, prześladuje lub grozi innym użytkownikom gry. Mało tego, artykuł 190 Polskiego Kodeksu Karnego wyraźnie mówi o tym, że jeśli ktoś nam grozi popełnieniem przestępstwa na naszą szkodę lub osoby najbliższej i obawiamy się, że ta groźba może zostać spełniona, to osoba grożąca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do lat 2. Więc macie prawo zgłosić to na policję, aczkolwiek obawiam się, że może odprawią was z kwitkiem do domu. Dlatego w takiej sytuacji polecam zreportować agresora, a dla pewności, że zostanie ukarany, możecie także wysłać osobną wiadomość do Riot Games z załączonym screenem z groźbami. Wierzcie mi na słowo, po takiej wiadomości oprawca na 1000% zostanie zmanowany. I ogromna prośba do was, jeśli widzicie podobne sytuacje, zgłaszajcie to. Takich pajaców należy trzymać krótko na smyczy. Jakiś procent z was może teraz pomyśleć, że ten infomod jest konfidentem, frajerem, konfiturą, jak zwał, tak zwał. Powiem w ten sposób, do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. Jest wiele osób, które nie ważą swoich słów, mówią za dużo i uważają się za nie wiadomo kogo. Jeśli waszym zdaniem groźba śmierci nie jest niczym wielkim, jest błahostką, to zadajcie sobie pytanie, jak byście zareagowali, gdyby ktoś z waszych bliskich miał podobną sytuację. Po drugie, jeśli jakaś osoba bez zawahania pisze do drugiego człowieka, że przyjdzie i go zabije, to absolutnie z jego psychiką nie jest dobrze. A z takimi osobami nigdy nic nie wiadomo, dlatego lepiej dmuchać na zimne, aniżeli zezwalać na takie bestialskie zachowanie. W bardzo łatwy i głupi sposób możemy dostać bana za obrażanie uczuć religijnych. Nie zależy, czy to będzie chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm czy islam, powinniśmy je tolerować. Ja wiem, że dla niektórych to nie jest takie proste zadanie i domyślam się, że wiele osób nie zgodzi się z tą całą tolerancją, zwłaszcza w stosunku do religii islamu. Ale moi drodzy, nie możecie mylić pojęć. Normalna, typowa wiara w jedną lub drugą religię nie jest tym samym co radykalizm, a nawet fanatyzm. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I tutaj również Riot Games surowo tępi takie wyzwiska i bardzo dobrze. Takie obrażanie uczuć religijnych jest po prostu ciosem poniżej pasa. I uwaga, i ponownie, artykuł 196 tym razem Kodeksu Karnego mówi jasno, że kto obraża uczucia religijne innych osób, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dlatego jeśli lubicie swoje konto i nie chcecie je stracić w tak głupi sposób, to proszę zastanówcie się dwa razy, zanim postanowicie wjechać komuś na jego religię. To, o czym powiedziałem, również znajdziecie w warunkach użytkowania Ligi Legend, gdzie punkt 5 stanowczo zakazuje takich sytuacji, przy czym warto dodać, że to nie dotyczy tylko uczuć religijnych, ale także pochodzenia rasowego oraz etnicznego. Bana również możemy wyłapać za spamowanie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że pisanie i powielanie jednej treści wielokrotnie może się spotkać z ukaraniem. Z reguły wyłapuje to specjalny system, gdzie zaledwie kilka takich samych wiadomości w bardzo krótkim odstępie czasu może wystarczyć, aby nasze konto zostało zbanowane. W tym wypadku najpierw dostaniemy niewielkie kary, takie jak ograniczenie czatu, ale jeśli to zjawisko będzie się powtarzać, to możemy być pewni, że dostaniemy na twarz bana. Aby nie było żadnych niedomówień, to łapcie screena, gdzie jasno jest powiedziane, że nasze konto może zostać zawieszone, jeśli spamujemy na czacie w celach osobistych lub komercyjnych poprzez zakłócanie toku konwersacji wielokrotnie umieszczanymi treściami.
Spore grono graczy ignoruje te zakazy i osobiście często trafiam na ludzi, którzy piszą jakieś pierdoły, spamują i w efekcie końcowym jakaś ważna informacja podana na czacie wcześniej, tak, znika z naszego pola widzenia. W League of Legends komunikacja jest kluczem do wygranej, dlatego doskonale rozumiem to posunięcie ze strony Riot Games i apeluję do was, byście korzystali z czatu mądrze i użytecznie. Nie tylko dla was, ale dla całej waszej drużyny. Słuchajcie, jestem ciekaw waszej opinii a propos tego materiału, bo były poruszane sprawy bardzo kontrowersyjne i delikatne, więc wychodzę z założenia, że wiele osób może nie zgodzić się z tym, co powiedziałem w tym materiale. Śmiało bierzcie udział w dyskusji i chętnie poczytam wasze komentarze, a na koniec zapraszam was do naszej grupy na Facebooku Chleb i Infomoda, na której chętnie bym zobaczył wasze prezenty, jakie dostaliście pod choinkę. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Mój las Infomod. Narka.